Te my poużywamy, gdyż jedeme k morzu, trzeba poużywamy specyficzny język, jo? Trzeba. Gdyż jedeme do Chorwacka, tak jak lidem mówi w chorwacku, mówi czeski, nebo? Chorwacki, nebo uniwersalny język angielski, jo? W Niemiecku, jakim językiem lidem mówi? Niemczyna, wybornie. A w Rakousku, o to jest zaludna otaska, w Rakousku. Jak? Rakouski. No, rakouski można takie. Niektóry mają takowy swój dialekt, wybornie. Jak se menujesz, ja sam zapomniał? Michal, wybornie, Michal, jo, jako skwiela. Ale mluwi takie niemiecki. A w Polsku? Polski, wybornie. A w Czechach? Czeski. Czeski. A w kostele jakim se mluwi jazyce? Po cichu. Po cichu, ale my mamy zwłaszczni rzecz, której my rzekamy... jakoby liturgicka rzecz, nebo bożska rzecz, jo? Byśmy tak rzekli. Takowy język Pana Boga. A wite, jak z niej pozdraw, jako dobry den w takowym tym bożskim języce, to byśmy se mogli dneska nauczyć, jo? Wite, jak z niej? Pozdraw Pan Bóg, jo? Także zapakujemy. Pozdraw Pan Bóg. Było to ciężki? Nie. Dobra, tak jak wejdę. Jo. A jak se nauczymy? Z Panem Bogiem. Czyli chcete se teczką ze mną rozlauczyć już? Nie. No tak wybornie. Ale helejte, jak niegdy przyjedziemy do ciziny, a nie umimy język wobec żaden, tak mamy jako te doprawni znaczki, jak sme je widzieli, a to są symbole. Umite udzielać smajlika trzeba na telefonu? Jo, ty umisz, Michal, umi udzielać smajlika. Ty nie masz żaden telefon. Umisz, a jak se menujesz? Petr, wybornie. Petrzyk umie udzielać takie smajlika na telefonu, czyli smajlik. A jak chcemy ukazać, że jesteśmy smutni, udzielajmy teczko smutne oblicze, jo? Wszystkim. Przesnie, takle wyraznimy, że jesteśmy smutni. A jakbyśmy chcieli ukazać, że jesteśmy spokojeni, tak zwednemy prst na chóru, jo? Wybornie. A jak chcemy pozdrawić niekoho, a nie umimy jego język, tak jak to udzielamy? Przesnie, tak jak nam Petr ukazał. Ruczyczką zamawamy teczką. Zamawamy ruczyczką, a teć pójdemy do kostela, a obzwłasz mají swatek ci, którzy pójdą do tego kostela poprwę w żywocie. Jak prywni wiec, musimy se zeptat Aniczki. Gdzie jest nasza Aniczka? Tady seš. Ja jsem tě nepoznal, jak si sundala čepice, nasaď si tou čepice, aby jsme ji nestratili. Aničko, jaký je tvůj první dojem z kostela? Seš poprvé v životě v kostele. Líbí se ti to tady nebo ne? Páte, a povídali jsme se s dětmi, co vy děláte, jakou máte práci a děti napadlo spoustu věcí. Ano. Co děláte, že se staráte o kostel, chodíte ho otevírat, zavírat, sloužíte mše, chodíte se modlit, zvoníte na zvoničku. A děti, co? Ještě jsme, ještě něco říkali děti. Ještě. A víte, co pan faraš ještě dělá? Seka trávu. No. Pan faraš seka trávu a já mám trakturek a příště, jak přijdete, tak já ten trakturek vyndám a budete moci si na tom trakturku s paní učitelkou zajezdit, jo? Że pani uczytelka a jedno dziecię wszyscy si sedną na trakturek, a zajeździte, a posekate trawy u kostela, jo? A potem jeszcze pan faraż oprawuje kola. Wite? I z Nikola. Ty sam pomad, to sam puczyłam. A jeszcze Wodziszek ano. Říkal, że wodíte do kostela zákazníky a hezky si s nimi povídá. Ano, wodím do kostela zákazníky a hezky s nimi. Ano, my umíme. Pozdrav, Pan Bóg, a umíme znamení krzyża. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Ale niektórzy lidé to nie umí, tak oni si tedy vemou takovou bílou svíčku, rozsvítí si tou svíčku, zapálí a postaví a předloží takové svoje myšlenky Panu Bohu. A to se předkládá tak, teďka to můžeme zkusit na tym kastrolem, že nabereme ten horký vzduch tady, z toho kastrolu a udzielamy si takle przez oblicze a takle protachnemy. Jo, pozor, jeszcze jedno. Wybornie. A ono, jak tak człowiek parkrat udziela, to możemy udzielać i doma nad sliczką. Tak, nie, żeby nam to niejakim sposobem pomogło. Ale, proto, że nie umimy żadną modlitwę, żadną tą cizi rzecz, byśmy rzekli, Boży rzecz, tak możemy udzielać takowe jednoduche gesto, jako gdy zdrawimy niekoho, tak? Ma, wa, me. Tak zamawamy teć, jo?
Zamawamy tam nahoru tym, którzy tady kiedyś chodziwali, a już tady mezi nama nejsou, jo? Maleńku se budeme loučit, aby to nebylo moc na vás. A příště, jak přijdete, tak půjdeme nahoru do muzea, protože tady jsme se nebali, nikdo se nebal. Nebo se někdo bal tady v kostele? Aničko, jsi spokojená? Já si myslím, že si zasloužíte lízatka, ale aby jsme ty lízatka získali, tak si ještě zopakujeme náš pozdrav. To, co jsme se naučili, jo? Dobrá? Takže první věc řekneme. Pozdrav Pán Bůh. A teďka mu děláme znamení křiže. Pozor. Jeden, dva, tři, čtyři, pět.